Halo, halo! Jestem ciołem, kurna, wkurzony, że mi X-Plane'a, słuchajcie, symulator lotu wywaliło. No niestety, tak czasami bywa. Trzeba być z tym pogodzonym, ale teraz trzeba sobie to troszeczkę odbić na postrzelaniu sobie, słuchajcie, z karabinu. Więc tak też zrobimy i już szukamy serwera, do którego można było się podłączyć i pograć. Także zapraszam, kto chętny do oglądania, a może ktoś się gdzieś tutaj dołączy. Szukam jakiegoś serwera, gdzie może... Nie wiem, chyba tutaj ostatnio grałem. Spróbujemy się tutaj podłączyć. Ciekawe, ile osób jest w kolejce. No, tutaj już jest serwer całkowicie pełny. Przepełnione są serwery normalnie w grze Hell Let Loose, słuchajcie. Strasznie popularna się ona zrobiła od jakiegoś czasu. Tutaj mamy Francja, Hiszpania, tutaj Deutschlandy są. Okej. Na pewno na nie ruski serwer to nie. Szukamy czegoś innego. Tutaj są Niemcy. Słuchajcie, a tu można by spróbować, aczkolwiek mało ludzi jest. Ale moment, moment, zaraz coś znajdziemy. Jeszcze zobaczę w ulubionych serwerach, bo kiedyś coś tam dodawałem, pamiętam. Kamil, tylko... Tak. Polish Community, no dobra, no. Low ping, low ping. Tutaj wcale to nie jest taki mały ping. Jeszcze raz spróbujemy. Czasami warto po paru sekundach sprawdzić. Fuller, ale wywaliło do Windowsa, czy sam wywaliło do Windowsa. X-Plane'a, no. I to nad Niemcami, czyli to już było z godzinę lotu? Dobra, tutaj pewnie się dołączymy za chwileczkę. Ładowanie mapki. Pewnie będzie mało ludzi. Nie będzie 100 osób, będzie mniej. Bo to 100 osób to jest chyba... Łącznie na mapie, tak, chyba po 50. Słuchajcie, na razie Niemcami. Po 5, po 5. Po 5, po 5. I tu się trzeba able, byśmy byli strzelcami. Proszę, suplę. Co? Może tam? Powiedzmy. Może medykiem będę? Potwierdź. Tegesa tego. Dobra, i wejdźmy, opuść jednostkę, to nie. I będziemy, słuchajcie, odrodzali się. Dobrze, jest odrodzonko. No i lecimy, słuchajcie, zobaczymy, postrzelamy. A wiem, że teraz będzie mniejsza interwencja tutaj, słuchajcie. Ale gierka też jest zacna. Ja muszę sobie ją przypomnieć. Dawno już w nią nie grałem. Mam nadzieję, że obraz macie dobry. Pytanie tylko jak z dźwiękiem. Oj, kurde. Jak to wygląda? Aczkolwiek tutaj będzie mało ludzi, nie? Na serwerze. Więc znaleźć tutaj wroga może być też ciężko. Ale spróbować zawsze można. Gdzieś się strzelają. Czekajcie, mapkę otworzymy, będziemy coś wiedzieli. Mhm, to jestem tutaj, tu jest ping. Tu jest wróg. Mniej więcej, tak? Proszę, towarzysze, suple. Rybiata. Jest, patrz. Dobra, przeładujemy. Czołem Mareczku, strzelam, bo się wkurwiłem, bo niestety powiem ci, że wywaliło mnie z X-Plane'a, a już byłem nad Niemcami, ponad godzina lotu w dupę poszła w X-Plane'ie, więc na razie muszę się odegrać tutaj.
Opik ciepły? Plecy robią. Siema. Tam jest ping, tam jest. Czułem, panie generale, generałem tutaj jeszcze nie jestem, człowiek. Do generała to mi jeszcze daleko. Ale latają nad tym. Nad okopami. O kurwa, widziałeś? Widziałeś pan, co się wzięło? Krew mi leci. Ale mnie załatwił gdzieś tam, ze snajperki chyba czycha. Ty, no jest, ja go nie mogłem utłuc. Nie mogłem go utłuc. Czemu? Halo? Why? Because. Ale dostał z karabinu. Dobra, spróbuję go tam odratować, ale... Polegnę. Polegnę jak i on. Ale jestem medykiem, muszę coś zrobić. Już się zrespił. Kurwa, to trzeba powiedzieć, że się... O, wiedziałem, że tak skończę. Wiedziałem, że tak skończę. Bo niestety nie dał mi szansy koleś. Niedługo taki karabin przyda się... Taki? Taki to nie. Lepiej jakby był maszynowy. Kamilu, albo snajperka jakaś. Kamil, mam nadzieję, że nie będzie w ogóle takiego momentu, żeby się przydała, wiesz? Może lepiej by było dla nas. Dobra, tutaj mamy punkt i tu się zrespimy. Marku, jutro Fansim szykuje beczkę lodu, bo ma być u mnie 36 stopni. I kanam to jeszcze. Kurwa, zdjąłem im ich minę i nie zauważyłem. Kurwa, co tam się dzieje? Już zdjęli. Widziałeś go? Karabinem jest jebany. Strzelił mi w hełm. Marku, wiem, że będzie gorąco, tak. U mnie też będzie gorąco, 35 zapowiadają, więc no niestety. Straciliśmy centrum miasta. Idziemy na garnizon. Hej. Hej ho! Dobra, dawaj. Bronić punktu, by się szło. Lecimy. Napiszcie mi tylko, Marek, napisz tylko, czy jest ok. Czy widać wszystko w porządku. Gdzie mamy punkt? Tam mamy punkt. Lecimy gdzieś we Francji, jesteśmy teraz. W centrum miasta. Tam niestety... Zajęli. Jestem we frakcji, słuchajcie, no hitlerowskiej, co prawda, ale jestem. Tutaj nigdy nie powinni nawet samemu się wybierać. Bo tak zawsze jest większa szansa na to, że się kogoś trafi. Mareczki, nie jest elegancko. Dobra, dzięki. Oj tak, strzelać trzeba umieć, tak, dokładnie. Nie zawsze ze snajperki... Rakiet leci za nami. Idzie łatwiej. Gdzieś tu na ping spadnie. Gdzie ten ping? Tu. Rybak,
Roger, Fancim, słyszałeś o radio... O radiowozie w Poznaniu. Centralnie. Straż Miejska założyła policjantom blokadę na koło. Tak, widziałem. Widziałem to zdjęcie. Widziałem to zdjęcie wrzucone na Discorda. Dla osób wspierających kanał. Tak, widziałem to i się bardzo z tego uśmiałem. O, jakieś tam ostre walki idą. Dobra, lecimy dalej. A dźwięki z gry są ok, czy w miarę słyszalne w ogóle? Czasami tutaj jest tak, potrafi się orchać. O latarni się zaczepić. Cześć Kubek, witam. Dzięki za Erheada. Jesteśmy w centrum miasta. O, tu różnie bywa. Na razie jest nas mało, więc... Tam są jakieś pingi, widzę. Kurwa, z której strony mnie zajebał? Nawet nie widziałem, słuchajcie. Czy z prawej, czy z lewej? Chyba są w punkcie. Padłem. Na maksa. Dobra, ale tu jest punkt do odrodzenia. Zmień klasę. Co ja bym tu mógł wziąć? Chociaż, dobra, już zostanę tym ledykiem. Centrum miasta, tu jest. Tu trzeba wejść. Posterunek odrodzenia wroga jest blisko. Już mniej więcej wiem gdzie. Zdobyto centrum miasta. Oni tam gdzieś z tamtej strony są. Możesz zdjąć, Kamil, te marki. No daje, daje no. Co mam nie dawać? Daje, daje. Kurwa, gdzieś od tyłu mnie załatwił, bo widziałem teraz plamę od tyłu. Ale od tyłu? Czy tam czysto było? Dobra, chwilę poczekamy. Może mnie ktoś uratuje. Tutaj jest jeszcze szansa, że ktoś mnie uratuje. Tam dalej, jak już pójdę, to nie bardzo. Poczekamy chwilę. Na razie mam piękny widok na słup. Co z tymi suplami na gary? Halo? Telegraficzny. I nic więcej. Nie ma supporta. I się wykrwawiam. W dodatku. Kto teraz, Hubar? To niech bierze supporta mnie. Szybciutko. Nie ma tu strzelby. Ale no. Trakiecie. No tu nie ma, nie? Nie jedź. A ja się wykrwawiam. I tak to wygląda. Moje truchło w punkcie. Wróćcie, wróćcie. I z supportem proszę. Dobra. To ja się zostawiam, bo tutaj nikt mnie nie chce uleczyć. No nic. Bo tracimy. No, już wracamy. Ale czego nikt supporta jeszcze nie wziął? O, Karo zginęła i Mimsa. Supporta, odrodzenie. Czekajcie, gdzie ja jestem? Supporta i do centrum. Supporta, czyli wsparcie.
Ten jest niedostępny, piechur. Strzelec jest, medyk. Wsparcie niedostępne. Maszynowe, przeciwpancerne. Niepotrzebny. Czy jest też te supy? Piechur. Strzelec. Dobra, zostaje mi strzelec. No albo medyk. Dobra, zachowaj klasę. Gdybyś chciał te suplekany. Zostaje. No ja bym jeszcze. Cześć Krzysi. Dobra, trzeba powalczyć dalej, no, słuchajcie, bo... Trzeba powalczyć dalej, bo ja muszę się odstresować, słuchajcie. Po tym locie muszę się odstresować. To, co się wydarzyło, ja nie jestem w stanie tego przeżyć normalnie. Dobra, zrespiliśmy się. Wzdłuż tej ulicy, Karo. Okej. Główna ulica. Leży jeden. Świeci nam się. No już dobra, już nie świeci. A gdzie oni są? W budynku był jeden. Tam gdzieś. Chyba leży. Oj. Idę. No, bo tracimy. Podnieś mnie, proszę. Czekaj. Ratuj. Zginął. No cześć Majku, no widzisz jak to jest. Kurna, normalnie idę po browara, bo nie wytrzymam. Na pewno są na tych workach z piaskiem przy tym traku. Z mapy. Porzucam mejda. Ściągnąłem jednego. Ja chyba też jednego. Nie wiem, czy ściągnąłem gościa, ale tutaj za workami był. Zginąć w akcji to honor, Nim mówisz? Sam uważaj na górę, nad tobą w budynku. Okej. Okay. Spoko. Słuchajcie, tam walczymy o to miasto. Ja nie wiem, czy nam się uda. Wątpię, ale zobaczymy. Oj, Smoli dziś nie mówi o nie, tak, Majku, dokładnie. Tam jest jeden. Masz rację. Dokładnie tak. Centrum miasta. No dobra, trzeba się pobić jeszcze troszkę. Tam jakiś sujen leży. Gdzie tam tak dopieprzają? Dobrze, że się nie płonie na tym cię żarówku. O kurwa. Chowaj się. Tam jakiś snajper chyba jest, słuchajcie, bo ono jest niemożliwe, żeby tak kosił.
Nie podnosz. Patrzcie, co tam się dzieje. Co za wolny? Sprawy, że nie ktoś mi jeszcze nie. A, no, tak. Plecy, plecy, plecy. Rzuciliście gdziekolwiek te suple tam na bok? Kurwa, pokazujemy. Brońcie się. Zaraz za winkiem. Jaka rzeźnia. Mam go. Do punktu, bo tracimy. Jaka rzeźnia, mówię ci, Majku. Nie pan sobie możesz podnieść, czy jak? Idę. Ten z bazuką od razu, kurna. Co tu się wyprawia? O ludzie. Skoczył na placu, jest. Dwóch na pingu. Jeden dostał. Plecy nam robił. Zrzucili sobie zapasy tutaj dokładnie na pomidor, na ten głowę. Kurwa, nikogo nie... O Jezus Maria, widzieliście jaki nalot był? Mareczek, Fancy może zagrał, być Sniper Elite 5. Nie mam tego, Mareczku. Nie kupowałem tego w ogóle, wiesz? Nawet kampanię można w dół przechodzić. Może, może. Ale na razie wiesz co, będę wyjeżdżał, więc chyba teraz to nie jest dobry czas na kupowanie. Ale może, jak wrócę. Utraciliśmy miasto, kurwa. Ale gierka bardzo fajna, ten Hell Let Loose jest bardzo fajnie zrobiony. Jest tu klimat naprawdę drugowojenny. Coś pięknego. Mi się bardzo podoba. Patrzcie, jaki nalot idzie. Coś niesamowitego.
Tutaj się tak wczuwa, że czasami nie może nic powiedzieć. Słuchajcie. Chyba ten mi zblokował drogę. Ale mi garnek walnął, no. Nawet nie widziałem skąd. Jeszcze raz. Jeszcze raz. I tak do przodu. No niestety, słuchajcie, tak bywa. Siema Wercia, siema. Słuchajcie, ja tutaj naprawdę próbuję się odstresować, ale nie, też mi nie idzie nawet tutaj to odstresowanie. Ech, no nic, zobaczymy. Musimy tutaj jak najszybciej iść do centrum miasta, żeby to przejąć. To będzie ciężkie walki, będą ciężkie walki. Proszę do mnie nie strzelać, nie? Wercia, spokojnie, do ciebie nie strzelamy, co ty? Jak on tu dostał? You smoke. Próbuję do niego podejść. Zobaczymy, czy nie dostanę. Kurwa, dostanę. Dostałem garnek! Co transmisja z samolotem, Tomek? Wszystko wywaliło. Wywaliło mi X-Plane'a, już nie miałem siły, wiesz, kontynuować. Dlatego mówię, muszę się, wiesz, zrelaksować przy jakiejś strzelance. Can deploy. Jak? Dlaczego nie mogę? Tak to wygląda, niestety. To są tylko symulatory, no. Coś wywala, coś z czymś nie działa. Coś z czymś się gryzie. Nie ta wersja, nie ta, wiesz, aktualizacja i jakiegoś programiku nawet małego. No i leży wszystko. A naprawdę są jacyś snajperzy, bo oni walą równo. Czołgałem się do niego. A on mnie wyhaczył. O, już. Patrz, już strzela do mnie. Tak, Adrianie, już po locie, no już. Za dużo nie polatałem. Patrzcie, jak oni tam odstrzeliwują ich. Coś niesamowitego. Leżą tam. Przechodzili. Znaczy tego lotu już, wiesz, powtarzać nie będę. Będziemy najwyżej lecieli gdzieś indziej. Oni tam dym dodali. Czy gra ktoś po scriptum? Cyprol, ja mam, wiesz, tylko... No po scriptum jest... wydaje mi się, że jeszcze bardziej cięższe chyba niż to. Chociaż to też nie należy do najłatwiejszych. W zasadzie bym powiedział, że to jest akurat dosyć ciężki. Tam Karolina na plecy. Symulator pola walki II wojny światowej. Tak mi się, wiesz, przynajmniej wydaje. Cyrylu. No nic, idziemy, mamy zasłonę dymną, więc jakoś tam. Widzę, że się posuwają do przodu. Będziemy odbijali chyba centrum miasta. Ja jestem medykiem, więc ja muszę być z tyłu. W miarę troszkę chociaż. A zabiłem tego na dachu, co siedział. Kurwa, jeszcze jest. Kurwa, na górze siedzi.
Musiał obróć fancy, bo... Jak nie widzisz polskich serwerów? Dobra, idę go uzdrowić, chłopa. A, się wyłączył. Dobra, trudno. Ten już zgasł. Dobra, wygasło mu serce. Skąd on wali? Tak, są polskie serwery. No przecież ja jestem na polskim serwerze teraz. Wzdłuż tam na końcu w tych ruinach budynku. Ktoś jest. Jest, bo wali do mnie. Dobra. Tam też są? Chyba kryj się. Rozwaliło mnie. Nie, w postscriptum żadnych polskich serwerów. A, być może tak. Z lewej strony, Karol, uważaj, ktoś do mnie strzelał. Nie wiem tylko skąd. Serbian, siemaneczko, siemaneczko, cześć. Walczymy, walczymy, nie poddajemy się. Walczymy o miasto Kościół. Francuskie. Zdobyto centrum miasta, okej. Kurwa, leży już. Ach, strzelił mi prosto w łeb. Adrian, w porównaniu do Battlefield to bardziej statyczna rozgrywka. Tak, ale bardziej realistyczna, Adrianie. To nie jest, wiesz, to nie jest tutaj rzeźnia. Tutaj, znaczy jest, ale taka, wiesz, no, taktyczna trochę. Nawet nie trochę, tylko bardzo. A jeszcze bardziej taktyczne jest skład. Skład. Tam to już jest mega taktyczna gra. Ale nie jest z II wojny światowej, tylko... Tylko nowoczesna wojna. Patrzę, czy tam nie siedzą wysoko. Ja jestem medykiem, więc... teoretycznie powinienem... Ciągle w wieży kościoła siedzi. Umocnienia widzę, stawia chłop. Siema, Matameto.
tu jest. Miał być zlot z Londynu. Nie, czy będzie jeszcze? Pewnie tak, no kiedyś z Londynu na pewno. Kurwa, dostał. Od kogo on dostał? Tak. Dzisiaj miał być, Adriano, lot z Paryża, tylko niestety nie dobiegł do końca. Niestety. Bo wywaliło X-Plane'a. Jak zwykle. Tak, właśnie, zabijają od tyłu, no. Ale już przeczuwałem, że oni tam nadchodzą z tamtej strony. Wchodzą, jak to się mówi, od tylca. O Boże, co tu się dzieje? Chyba go zabiłem, co? Chociaż jednego, nie? Witam szkaradnego! Będę nawet nazywał tym szeregowi. Szeregowy szkaradny! Są pojazdy, są czołgi i są też pojazdy, tak. Prosto w łeb dostał. Granat chyba poszedł. A jest, wypatrzy mnie, no. Pierwszy. Wiem, że gdzieś był. Mówiłem, matameto, hejo, hejo. Tutaj mnie nie uratują. Poddajmy się. Są czołgi. Są tutaj, można iść czołgami. I pojazdami różnymi, ale nie ma samolotów. Dobra, tutaj. Postawi ktoś tutaj te zasieki? Bo wziąłem wsparcie. Mamy inżyniera. Dobra, tutaj widzę, cały czas idzie walka o ten kościół. Ja tutaj nie mam odłamkowych granatów, tylko mam dymne. Idę na górę, zobaczymy. Kogo on tam widzi? Oho! Siema, Pejteru!
Doleciałeś do tej Ameryki? Fighter. Udało się wylądować. Dobra, idę tam, może mu pomogę. W końcu jestem medykiem! Mam nawet ampułkę. Lecę. Zadzieram kiece i lecę. Czy wszystkie live'y to są jako odcinek? Tak, Tomek, praktycznie tak. No kurde, i patrzcie. Kurwa, co tam się dzieje? Skąd to? Co to? Co to było? Zdechłem. Wykrwawiłem się. Doleciałeś? No to elegancko. Tomek, jak live'y, to są zapisy z tych live'ów, czyli robi się z tego po prostu odcinek, tak? Żeby ktoś sobie, kogo nie było, kto przegapił, kto nie mógł, mógł sobie wejść, wiesz, i obejrzeć, co się działo. Bo niektóre live'y się robią historyczne, można powiedzieć. Ale wygraliśmy. 3-2, co prawda. Była bardzo ostra, zacięta walka, ale coś tam się udało zrobić. In the holiday. No, jeszcze coś zagramy. Cześć Lucius, witam cię serdecznie. Cześć, cześć. Dobry wieczór w zasadzie, bo już się ściemnia u mnie. Peyton, wygraliśmy pierwszą wojnę. Już się czuję lepiej, bo mi Peyterku wywaliło symulator lotu. I wiesz jak to jest, jak wywala, nie? Czujesz się parszywie. Patrz, od prawej i lewej strony, bo te strzelają od prawej... No ja wiem. Strzelają z każdej strony. No. Tomek, chyba nie. Zobaczymy zresztą, wiesz? Już kiedyś nagrywałem Hell Let Loose i nie było bana. Także zobaczymy. To jest muzyka gry. To jest twórca gry. Zrobił tą muzykę do tej... Zobaczymy, ale ostatnio nie miałem nieprzyjemności związanych z tą muzyką. Szkaradny. Kurde, lubię nawet oglądać zapisy nawet sprzed 4 lat. No właśnie, właśnie. To po to są te zapisy. Właśnie, szkaradny, po to są te zapisy. Peter, no słyszałem, ja nie wiem jak to jest. Peter, to jest tak, że raz ci się obroda, raz nie. Stalingrad mamy teraz mapę. Jeszcze zagram sobie ten Stalingrad. Tutaj mapy są dosyć długie, w sensie czasu trwania rozgrywki. Bo albo ktoś szybko, jak mówi się, puszuje, czyli szybko idzie do przodu. Albo teraz będę, no niestety będę Związkiem Radzieckim. Tak mnie to wylosowało. Z przykrością, aczkolwiek mogę zmienić drużynę, żeby być Niemcami? Nie mogę, bo to jest balans po prostu, nie? Także na chwilę obecną nie mogę, będę ruskim kacapem, czego bym bardzo nie chciał, ale niestety zmienić tego nie mogę. Za 15 minut można zmienić, za 5 minut można zmienić drużynę. Przykro mi, ale tak musi być. Kup nowego kompa, wiesz co, Kubeki, to nie chodzi o kompa, to chodzi o oprogramowanie. Komp daje radę. Bo jeżeli by nie dawał, to by wyłączał. Po prostu się. A się nie wyłącza. Tylko oprogramowanie czasami nie współgra. Peter, fancy mną uważaj, bo mi zablokowali ostatniego live'a, bo muzyka z Pachix leciała podczas boardingu. Mówię ci, Peter, ten YouTube to jest po prostu... Ma takie zajebiste zasady, że szkoda gadać. Tomek, a czemu raz na kiosku, jak manewrowałeś, to czemu czekałeś na odjazd w paśmie małej w maszynie? Czekaj, że bo nie zrozumiałem, co napisałeś tak do końca. Musisz, Tomek, jeszcze raz napisać. Czekaj, dołączymy do jednostki. Tutaj jest jeszcze jednostka pancerna, ale ja jeszcze nie umiem tym czołgiem jeździć. Spróbujmy dołączyć jako kacap. Dobra, będę tym medykiem, no. Jak już jestem, to już jestem. Spróbujemy się załadować na jakąś ciężarówkę, bo będziemy atakować tutaj wozownię. Gdzie ta ciężarówka? A nie widzę jej. W lewo.
trzcinie małej. Cyprian, no niestety wywaliło mnie. 43 sekundy. Już lecę. Lecę, zadzieram kiece. No i dobra, siedzimy już na ciężarówce. Słuchajcie, i na front. Mięso armatnie, na front. Związek Radziecki. Te 34, te klimaty. Te kacapy zawsze muszą mieć wojnę. To kurwa, to jest taki naród pojebany. Oni zawsze muszą mieć wojnę. Oni zawsze do każdej wojny muszą wsadzić swoje trzy palce. A teraz całą rękę i całą... Teraz to wszystko wsadzili, co mieli. To jest taki naród, nie? Peter, no YouTube to masakra, zawsze czepiają się mojego podkładu muzycznego, a nawet legalną muzykę i zawsze muszę pisać sprzeciwy. Oni zawsze rezygnują potem z roszczeń. No, ale źle musisz się napisać? To twoje, nie? Czy kiedyś miałeś manewry w maszynie? Oczywiście, Tomek, oczywiście, że miałem. I to wcale nie tak mało. Praktycznie na każdym scenariuszu jest. Raz więcej, raz nie. No i niestety u mnie 28 stopni, słuchajcie, chociaż ja nie odczuwam tego, że się trochę schłodziło. Teoretycznie miało się schłodzić, ale się nie schłodziło. I nawet nic nie popadało. Dobra, jedziemy na front. Jedziemy na wozownię. Wozownia. Wozownia. Parowozownia chyba. No jest niestety Kubek, no jest niestety troszkę durny. Peter, ja już tu mam formułkę sprzeciwu, robię tylko copy paste. Peter, weź nowy, wyślij mi ten sprzeciw, jeżeli możesz, to ja też będę korzystał. Ten chłop jeździ po jakichś ruinach. Tą ciężarówką. Da, w mur, dobra. Wysiadamy, bo tutaj widzę, chłop już nie ogarnia. Dobra, idziemy, co my mamy zająć? Idziemy prosto na... w okopy. Ruskie kałmuki. Pejterku, jakbym cię mógł prosić, wyślij mi tą... ten sprzeciw do YouTube'a, bo też mam czasami go dosyć, mi się nie chce. Tam są, tam jest przeciwnik, dobra. To pamiętam, przy tych murkach w Stalingradzie trzeba było... A, już granatami rzucę. A, czy ja mam coś? To jest wyciąganie. Tu jest wyciąganie kogoś. Tutaj jest apteczka. To jest chyba ładunek. Chociaż to jest chyba dymny. Sprawdzimy. Raca. Tak, to jest dymny. No już kurwa leży, nie? Przecież ja tam nie podejdę teraz. Moździerzem walą. Jestem medykiem, spróbujemy. Wycofujemy się. Cyryl, a u mnie padało, u mnie burza, no widzisz. O, dostałem czapę. Peterku, fancy, ale moja ci się nie przyda, bo moja muza ze Stream Decka i też mam wpisane, że muza podchodzi od producenta narzędzi. Ale Peter, wyślij mi formułkę, ja sobie ją zmienię oczywiście pod siebie, ale wiesz, już będę miał troszkę gotową. Także jak możesz, to wyślij. Dobra. Odradzamy się. Jednego chłopa uratowałem.
U ciebie ponad 40 stopni. O Boże, to gdzie ty jesteś? W Egipcie? Dobra, walczymy na tym Stalingradzie. Chyba wszędzie wróg. Każdej możliwej dziurze. Gdybyś się nie ruszył, to wróg. O, już słyszę, strzelają. Chyba z ustawieniami coś jeszcze mam nie halo, bo czasami rwie obraz. Najgorzej jak tam jest gdzieś jakiś snajper i snajperką wali, to z tej odległości jest nie do wykrycia. Tomek, ile razy zginąłeś? Już co, ja już nie liczę tego nawet. Ale tutaj tak jest, że się ginie często. Patrz, 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 już jak strzela. O, czołg jedzie! Chcieliście czołgi, macie czołgi. Proszę bardzo, tam już wjeżdża czołg. Ruski czołg. T-34. Właśnie na pole bitwy. Ja lecę w okopy. Nie, prawdziwi gracze. A tu jest każdy gracz, Peter. Tu każdy jest graczem, nie? Dlatego widzisz, każdy ma nick z twojej drużyny, każdy ma takiego nicka nad ikonką. O, patrz, jak dostał koleś. Muszę go uleczyć teraz, no. Nie giń, chłopie, nie giń, idę do ciebie. Dziękuję. Spoko. Lepiej się trzymać w okopach. Jezu, jaka tu jest... Tu front jest się zarysował. Z tyłu? Kto mnie z tyłu strzeli? Kuba, ja zginąłem 10 razy. No zdarza się, zdarza się. Oj Tomek, nie! Nie chcę żadnego hymnu ZSRR, nie. Wolę przegrać. Niż mieć hymn ZSRR. To jest masakra jakaś. Ale tutaj są takie, powiem ci, ciężko idzie. Bo oni strasznie tam... strasznie pchają. Dobra, widzę dwóch wrogów z prawej strony. Za tym murkiem. Chociaż nie, znaczy niebieskie to są nasi, tylko z innego plutonu. Oni chyba odchodzą z prawej strony. Przynajmniej tak się wydaje. Tam chyba jakiś czołg wali. Prosto w garnek. Chyba z tego budynku wali gości. What the fuck, no co? Peterek, dobra wiadomość! Jest taka, że Amerykanie jak dostali postrzał w pupę podczas wojny, to w szpitalu dostali lody. Lody dostawali, spoko. No to faktycznie dobra wiadomość. Cześć Mabu. Witam Harmana. Harmana? Harmanen. Wyczaiłem typów, oni tam chyba siedzą w tym żółtym budynku. Trzeba na to uważać.
I nie daj Boże, z jakąś snajperką jeszcze siedzi, to będzie nas tu kosił. Idę tam sprawdzić, jak dojdę w ogóle. Ale tutaj powiem wam, że na tej mapie to sporo ludzi jest akurat. Wiem, że oni czasami potrafią obchodzić, nie? Ulicę. I wtedy jest słabo. Wiesz co, w czołg trzeba umieć, nie? Czołgiem trzeba umieć jeździć, tam jest klawiszologia cała do czołgu. Ja się nie specjalizowałem do czołgu, więc na razie czołg sobie odpuszczam. Zobaczymy, czy nas obejdą, czy nie. Jak widzisz, jakiś inny kolor. Nie, wroga właśnie nie widać w ogóle, wiesz? Musisz wroga wypatrzyć sam. Właśnie wroga, Peter. O, patrz, widzisz? Nic nie widać. Kurna, jak mi załadował czapę, no. Fancim to piechur, no. Bo tak jest. Ale przynajmniej wiecie co, odstresować się można. No, trochę mnie ten X-Plane mocno wkurzył. I miałem takie wrażenie, że jestem na niego, no, po prostu wkurwiony. I takie postrzelanie sobie, nawet jak poginiesz parę razy, to nie robi efektu. Ale to jest takie odstresowanie się od... Nawet nie odstresowanie, takie odreagowanie tego, że tam nie poszło, nie? Że w sumie już było wszystko dobrze, już samolot leciał, był wysoko, był nad Niemcami, był na poziomie przelotowym. A tu kurna, panie. Dupa! Nie da rady. Bo ci wywala symulator, nie? Tutaj sporo ludzi gra nawet, widzę na tej mapie. Tutaj siedział. Tu siedziała Menda. Jak on się tu przedostał? Jak tu tyle ludzi jest? Jak to jest możliwe? O. Cofaj się! Siemaneczko, The Dub. Po raz drugi chyba, bo ty już byłeś, nie? Tam ktoś z maszynówki wali. O, coś tam, markera ktoś zostawił. Tam czołg jakiś jedzie, płonie widzę, daleko. Niemiecki, bo to widać, że to pancer czwórka. Kurwa, skąd on tak dostał? Moment, kurwa, nie gin. Ja pierdolę, no nie poczeka, no. A, nie byłeś już, wydawało mi się, że byłeś, nie, ale...
artyleria wali. Zobaczcie, jak to wygląda, nie? Jak tak jest na prawdziwej wojny. Oj, dostałem odłamkiem. Jak tak na prawdziwej wojnie wygląda? Masakra, co? Jak walą artylerią. Nie ma szansy w ogóle. Jak się zawczasu nie schowasz, to już później jest dupa. Niestety. Także zagramy jeszcze tą mapkę i będzie git. Znaczy będzie... Mi starczy, nie? Dzisiaj. Na odstresowanie. Akurat dzisiaj mam troszkę czasu. Jeszcze jutro mam trochę czasu. No nic, idziemy. Strasznie, straszny napór wroga tam widzę. Gdzie oni tak walą? Z tamtej strony? Tam jest wróg. Słuchajcie, jak coś macie, to piszcie. To ja to, co będę mógł, to odpowiem. Ewentualnie się ustosunkuję. Dziwne słowo, ustosunkuję się. To jakby z prawej strony szli. O kurwa. Tyję tam granatem, jak mi walą. Ja jebie. Niemiec. Niemiec wyszedł mnie za roga. Czy jest możliwe jeszcze post scriptum? Jest, tak. Jak najbardziej. Cyrylu. Grasz z postscriptum w ogóle? Powiem ci, ja grałem ze 3 razy, wiesz? Ja nie mam doświadczenia w ogóle w tym postscriptum. Chociaż on jest bardzo podobny trochę do Hell Let Loose. Natomiast, no, troszkę inny jest, tak? Piterek, no ja bym chętnie się dzisiaj ustosunkował, ale jadę do pracy, no tak. No przyjemności musimy zostawić sobie na inny czas. Czasami tak jest. No ja też gościa zastępuję teraz, bo na urlop poszedł i trochę czasu mam mniej, dużo mam mniej. O kurwa, walą artylerią. Muszę się przesunąć. Także niestety, aczkolwiek znalazłem ostatnio ze 2-3 dni w tygodniu, bo na weekend znowu też ja też chcę odpocząć. Posuwamy się do przodu. Ale ja gram, ale ja jestem nowy. No, ja też jestem nowy. Ja dopiero 3 razy grałem w postscriptum. Tam jest wróg gdzieś. Co? Ja bym nie zrobiłbym źle, jakbym wyszedł na ten budynek. Tylko ja nie wiem, czy on jest w ogóle do spenetrowania. Jakąś mnie tu miną rozjechali. Pejder, na czas urlopowy u mnie o tyle dobrze, że zamykam zakład na 2 tygodnie i wszyscy urlopują. Zawsze tak mamy na wakacje. No to też fajnie. To też jest dobra opcja. O, na tyłach wroga widzę, że rozstawili punkty, mój pluton. Spróbujmy się na tyłach wroga osadowić i przejąć parowozownię, powiedzmy, że to jest parowozownia na Stalingradzie.
Jakaś szansa jest. Delikatna. Właśnie. Jakaś szansa jest. To się mówi, jest szansa. Kto dokończy? Oj, tutaj widzę, że naszych też jest sporo. Ale walczymy na razie o środek. Przytul szympansa, tak. Tylko ty Peter znasz? O Jezu, co tam się dzieje? Tam ktoś wali z karabinu i to ostro. Tam ze środka gdzieś. Wiecie, bo tam niemiaszki siedzą, nie? Ja teraz ruski minigram. Zasadzić szympansa. Może by ci zasadzić, no. Siferu full. Tam padają jak muchy, widzę. Teraz nie wiem, czy to był nasz, czy to nie był, czy to był wróg. Tam siedzi niemiaszek jakiś. Dobra, ja przeładuję sobie broń. No, cześć Kamilu. Dawaj, rzucaj granaty. Ja nie mam chyba granaty. Ja mam dymne tylko. To zasłony mam. No, już kurwa dostał. Nie giń! Dobra, zadymiły, chłopaki. W razie czego. Idę jeszcze pomóc typom. Nie giń! Trzech uratowałem za jednym zamachem. Ja tam mam jeszcze jakąś granatkę mam. Świecę dymną. Zajebałem go. Już nie mam świec, dobra. Siemaneczko, Danko. Dawno cię nie było na kanale. Ale spoko. Ale padają chłopaki jak muchy, no. Tam nie podejdę, bo mnie zawala. O Jezu, oni tam prosto w tą. No
Jakie tam ostre walki są, widzę. A, sprzątą mi z lewej strony. Peitery, Fancy, możesz podwyższyć mi rangę, bo ma, bo Danko ma 107, a ja tylko 76. No, w sumie. No, w sumie ten. Zresztą się tam na mój nie potrzebuję zbudować gary. Danko, dzisiaj mam sporo czasu, to wbiłem. No i bardzo fajnie, fajnie, że wpadłeś. Cieszę się bardzo, ja też mam bardzo mało czasu ostatnio. W tym tygodniu, o dziwo, za 3 dni. Takiego mam trochę, gdzie sobie mogę usiąść. I w przyszłym tygodniu też parę dni i tyle, nie? I tyle. Widziałem teraz, Niemiaszek przeleciał nade mną. A w ogóle jak my tam stoimy? Przegrywamy Niemcy. No i to w sumie dobrze, że przegramy, bo jestem teraz Ruskiem, a Ruscy muszą przegrywać. Patrzcie. Już nas tutaj robią. Teraz na browar lecimy. Jeszcze browar i młyn. Na browar. Tu już przegraliśmy na środku. A wydawało się momentami, że nawet wygrywamy. Ale to już będzie ostatnia mapa. Już. Rzuć mi te zasoby. Ranga. Danko 107. No dobra. Gdzie jest ten browar? Jest i tutaj stary browar. Zniszczony, bo zniszczony. Ale go trzeba bronić. I browar... niby wygrywamy, widzę. Powiedzmy. Ja tutaj pamiętam, kiedyś tutaj się... Tutaj kiedyś się strzelałem z taką grupą. I nas atakowali z każdej z możliwej strony i już tam widzę, że Niemcy idą z lewej. I jeszcze nas tymi rzucają nas granatami. I już leży. Nie mogę karabinu podnieść? Why? Szkoda tego browara. No tak, Cyrylu, szkoda, szkoda. Wydawało mi się, że tutaj kogoś widziałem. Wydawało, że mało ludzi na serwerze, ale dużo jest. Na początku było trochę mniej, ale teraz jest całkiem sporo. Oho, ho, już dostają, dostają. Już trzy kaweczki widzę leżą. Albo z czołgu wali jakiegoś.
moździerz. To jest tylko online, Olek. Tylko i wyłącznie online. Gra sieciowa. Browar chyba zajęty, czyli widzę, że znowu odbijamy. No dobra. Jak trzeba, to trzeba. 2 do 3, już było 1 do 4, jest 2 do 3. Słychać tylko jak leci pocisk, dokładnie. Nawet nie zdążysz się obrócić. Zdobyto browar, czyli browar już jest nasz. Teraz znowu tą wąwozownia. Wąwozownia? Czy parowozownia? Parowozownia chyba. Ale nazywa się wozownia. No tak na środku lecieć to trochę słabo. Danko, browar jest nasz. Będzie pite, a jak? Oczywiście. Czy tam jakaś transporter pojechał, jakiś niemiecki? Tak wygląda. Jak ktoś, a propos tramwajów, to Simulation by był zachwycony. On lubi tramwaje. Zobaczcie, kiedyś stary tramwaj tak wyglądał. Nie zdążyłem wam pokazać, bo mnie zatłukł, nie? Nie spodziewałem się tutaj typa. Dlatego nie... Ale zobaczcie, przez chwilę było widać ten piękny tramwaj jeszcze z okresów wojny. Dokładnie, Kubek, jest regulamin kanału, także proszę się do niego dostosować. No idziemy, jesteśmy. Co my możemy? To teraz może z drugiej strony, z prawej. Kurna, bo jeszcze to wygramy. To jest wozownia. To musi gdzieś być wróg, bo oni padają. Kurde, z tyłu mnie zaszedł, no. To niedobry, niedobry Niemiec. Teraz to będziemy tylko ważyć piwko na pierwszej linii. O, tylko i wyłącznie. No powiem wam, że ciekawie się gra. Tutaj nawet jest garnizon z tej strony. Kubek, 3 emotikonki na kanale możesz, nie więcej. Max 3. 3 jest ok, 4 już nie. Dobra. No i co? Wozownia zdobyte. I walczymy znowu o co? O browary. Słuchajcie, browary znowu trzeba się bić. Bo znowu zajmują browary. Znowu zajmują browary. Nie jest dobrze. Oj nie.
Ktoś też z CKM uwali. Ale nawet nie wiadomo skąd za bardzo. Tu w tej grze jest coś takiego, zestawianie takich pingów, takich oznaczeń, gdzie wróg jest. I wtedy jest zawsze łatwiej skupić koncentrację na tym wrogu. Ojojoj. O Jezu, co to było? No tak, ale jak leci moździerz, to nawet nie masz szansy, no. Nie ruszysz się. To jest okrutne. Ale dobra, jest garnizon. Pchamy na złoty dom. No i co? Jak przegrywaliśmy i wygrywamy 3-2. O Jezu, co tu się dzieje? Nieźle. Pejterek, kurde, odbijam się bananami. Fancim, chyba muszę odstawić bananówkę Mareckiego. To ty jeszcze ją masz? Ty jeszcze ją masz? To jestem w szoku. Dawaj, drużyno! Złoty dom, 260 metrów. Zostajemy tu w kucie. Zostajemy. Spoko. Ale mapki bardzo fajnie wyglądają. Feletlus. To i te efekty wszystkie właśnie. Tu możesz zginąć, nie wiem, 50 razy 100. To nie ma znaczenia. To nie chodzi o to, tylko jest efekt realizmu tutaj. Po prostu czujesz się jak na froncie. A masz dostawkę. Okej. Dobra, chyba dostał w łeb. Niemieszek. Nie wiem, czy ode mnie, czy nie ode mnie, ale celowałem w niego, nie? O, zsiekał mnie po lewej stronie. No nic. Będzie co pić? Oj tak. Masz nową dostawę. O Boziu. To nieźle. To nieźle, Peter. 3-2, czekajcie, mapkę jeszcze zobaczymy, spacja. No na razie widzę, że na ten złoty dom tam cisną mocno, ale się sytuacja odwróciła, już byliśmy przy browarze i to dosłownie było 5 minut, no. Tutaj jakiś wróg się pojawił. I jeszcze będzie widok na miasto. Dobra.
trzeba było skończyć tą mapę. Do zakończenia mapy teoretycznie 47 minut. Ale jeżeli dobrze pójdzie, to będzie szybciej znacznie. A może 10 minut, a może 15, jeżeli dobrze pójdzie. Bo jeżeli znowu oni nas... Jeżeli oni nas znowu tutaj wytłuką, no to... To już tak dobrze nie będzie. No trzyma się, Cyryl, w takim razie, do usłyszenia. A ja jeszcze sobie tutaj powalczę delikatnie. Na tyle, ile mogę. Tam kogoś widziałem. Kurwa, ble... Widziałem. Widziałem, wiedziałem, że widziałem. Ale zdążyłem się wybandażować. Dostał w łeb, dobra. Tam z maszynowego wali. Dawaj, przeładuj. Dostał. Pięknie. Tam było stanowisko karabinu maszynowego. O Bosiu. Z której strony walą? Ach, przymierzył. Ale przymierzył. Dobra, czekajcie, ja zaraz wracam. Walczę jak czterech pancerni. O, nie poddaję się. Jestem reanimowany, dobra. Kurwa, dostałem znowu w łeb. Dwie gwiazdki. Dwa medale. Byłem reanimowany i już znowu nie żyję. Za dużo to sobie nie powalczę. Dobra, trudno. Ale tam giną! Chyba tego nie wygramy jednak. Na razie niby 3 do 2. Tak, Peter, no staram się zmieniać, ale to też nie jest tak łatwo, nie? No bitwa, widzę, już o ten złoty dom idzie. Teraz się tam odrodzimy znowu. 300 metrów do złotego domu. Jeszcze 30 metrów.
czekajcie, gdzie ten dom jest, bo kurde, już go chyba utraciłem. Tam jest chyba. A nie, zdobyliśmy żółty dom, zdobyliśmy, to teraz widok na miasto został. Kurde, jeszcze wygrają, będzie hymn ruski, nie, nie dam rady. Wywalę to. W sensie nie dopuszczę, żeby ten hymn tutaj był nagrywany. O nie, tego nie. Po prostu trudno, najwyżej się z wami szybciej pożegnam i tyle. To jest niedopuszczalne. Żeby Ruscy wygrali. Wiesz co, bo tu się gada od razu, wiesz? Tu się gada Peter z innymi graczami w czasie rzeczywistym. Czyli się rozkazy wydaje po prostu. Jest taki squad leader. I tutaj się, wiesz co, wydaje on wydaje rozkazy dla poszczególnych teamów. Awansujesz już? No dobrze, dziękuję. Dobra, jednego uleczyłem. Thanks, man. Spróbujemy podejść do jeszcze jednego. Jednego uratowałem. Jeszcze jednego spróbuję uleczyć. Jestem doktorem! Jestem doktorem. Tam następny leży. Taka moja rola. Dwadzieścia metrów jest przede mną. Poczekaj, chłopie. O, teraz to ja sam potrzebuję. 60 metrów jest ode mnie medyk. Czekajcie, w którym miejscu my jesteśmy w ogóle? Jesteśmy tutaj. Przed żółtym domem. A walki idą o widok na miasto. No teraz to już zginąłem. Od razu poszedł ostrzał artyleryjski. Będę cię badał z tyłu i z przodu. No tak było, było. No tutaj widzę, że atakują garnizony. Wroga tam siedzi sporo. No dobra. Spróbujmy dalej iść. Wróg czuwa wszędzie. No już leży, już leży. Ale akurat się wyłączył. Kurde, wiedziałem, że gdzieś tam siedzi, no. Trzyma się, Filipie. Dziękuję bardzo, że wpadłeś. Dzięki, jak zawsze, oczywiście. Odmeldowujesz się, dobrze. Jak wojsko, odmeldowujesz się, no tak. Wyrzucono mnie z jednostki. Nie subordynacja. Jestem wyjebany, no słuchajcie, no co już bywa. To wbijam się do... A, to jest... Dobra, nie. Jest jakaś otwarta jednostka. Dobra, tutaj weźmiemy z Pepeszą. Pepeszą to jeszcze nie grałem. Dobra, muszę się z wami szybko pożegnać.
Trzymajcie się, do usłyszenia, pozdrawiam. Nie może być, słuchajcie, wygraliśmy, ale nie może być żadnego dźwięku. Słuchajcie, tego kraju, który teraz napastuje inny. Także absolutnie musiałem to wyłączyć. I musimy się w tym momencie już pożegnać. Także dzięki wielkie, ja się trochę odstresowałem, trochę postrzelałem. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Hej.